To jest jedno z najtrudniejszych zadań, jakie człowiek może robić w życiu i którego może się podjąć w ogóle. I jakie ma do wykonania, tak czy siak, czy tego chce, czy nie. Jak utrzymywać wysoki poziom świadomości w życiu codziennym? Czasem robimy to, co już znamy, bo do tego przywykliśmy. Tak samo jak ja nagrałem wideo na czarnym tle, bo już się przyzwyczaiłem. Ale stwierdziłem, że zmienię swój styl. Chcę nagrać coś innego. Dlatego porzuciłem swój plan. Czasem musisz zacząć od nowa. Ja wiem, że nieraz jest trudno. Ale jest coś, co cię ciągnie. Jakieś takie wewnętrzne poczucie, jakie każdy z nas nosi w sobie. Myślę, że każdy. My jesteśmy bardzo podobni. Przynajmniej na zewnątrz. Choć w środku zdajemy się być tacy skomplikowani. Życie to jest podróż. Podróż bohatera. Może znacie tą opowieść, tą charakterystykę od Josepha Campbella. Można się jej nauczyć. Polecam jego książkę Bohater o tysiącach twarzy albo Hero Journey. Przychodzi moment, gdy masz nową wizję i sens, i misję, i cel. Jakiś przedsmak tego, co dopiero nastąpi. Może być to wynikiem tego, że obecna rzeczywistość cię nie zadowala. Życie to jest ciągły proces bycia i stawania się równocześnie. I musimy to zaakceptować. Myślę, że żyjemy w tak innowacyjnych czasach, w których zderzamy się ze wszystkimi duchowymi prawdami na każdym kroku. Nie tylko dlatego, że mamy internet, ale jesteśmy na tyle intelektualnie rozwinięci, że zaczynamy rozumieć, że życie ma jakiś głębszy sens i głębsze znaczenie. I nie do końca dokładnie jesteśmy w stanie je określić, ale możemy je wyczuć. Podczas nagrywania filmów i w ogóle w życiu warto jest mieć granice. Ja ostatnio zderzam się z tym, że mam bardzo dużo pomysłów, a za mało czasu, aby przekazać całą swoją wiedzę. I tak jak wstępny mój plan na to wideo był tylko zarysem w mojej głowie, tak postanowiłem w trakcie tego procesu twórczego je zmienić. I myślę, że wielokrotnie dzieje się to w waszych życiach. Na przykładzie samego procesu tworzenia filmu możecie znaleźć dużo odniesień do swojego własnego życia, jeżeli będziecie na tyle otwarci i wrażliwi na to, jak działają słowa, to możecie wyciągnąć z jednego nagrania dużo więcej niż wam się wydaje. Przydaje się też strategia, bo to ona pomaga stworzyć plany. I wtedy zderzamy się z tym, że warto jest zacząć od ograniczeń. Czego chcę, czego potrzebuję, jakie są moje cele. Wtedy dużo łatwiej jest przełożyć swoją wizję w plan i działania. Ale jak to jest zawsze podczas rozwoju świadomości, czy rozwoju jakiegokolwiek projektu, napotykamy na problemy i na pokusy. Pojawia się dobra zabawa. W zasadzie to można połączyć jedno i drugie. Robić jakiś projekt i dobrze się przy tym bawić. Bez presji, pośpiechu. Wiecie, twórczość uwielbia zaangażowanie w proces. Co umie, to się wróci. Joanno, czy chciałabyś coś dopowiedzieć do tej zacnej sceny? Czekaj, w Miodowych latach była taka piosenka. Biegnie, biegnie renifer, grzeje go kaloryfer. I podczas tego twórczego procesu zaczynamy się zmieniać i transformować. To, co robimy, nas zmienia. Zmienia nasz sposób myślenia. Na początku nawet nie wiemy, co będzie. I w pewnym momencie musimy zderzyć się z tym, co jest nieznane. Może zderzamy się z jakimś okropnym doświadczeniem, bólem, traumą, odrzuceniem. Planowany film, który nagrywaliśmy na początku, się zmienił. Drugie nasze podejście jest niewypałem, bo na przykład ustawiliśmy źle ostrość w aparacie, albo użyliśmy nieodpowiednich słów, albo nie do końca weszliśmy w stan flow. Zaczynamy poszukiwać i może nawet pojawia się kryzys. Wiecie, ja w swoim życiu miałem wiele kryzysów. Miałem kryzys, gdy byłem w szpitalu i byłem na oddziale kardiologii, wszczepiono mi stymulator serca. Miałem kryzys w czasach
studenckie, gdy studiowałem, bo nie wiedziałem, co ze mną się dzieje, a odkryłem duchowość, odkryłem rozwój osobisty, myślałem, że będę coachem, że zostanę coachem, ale z drugiej strony ta duchowość mnie tak pociągnęła ze sobą, że nasilające się doświadczenia duchowe wywołały pewnego rodzaju kryzys we mnie. To nie znaczy, że to wydarzyło, te wydarzenia były złe. Koniec końców były bardzo dobre dla mnie, bo dużo się dzięki nim nauczyłem. Ale często się tak pojawiają na naszych torach i trzeba je po prostu zaakceptować, tak myślę. No i przychodzi taki moment, gdy mamy takie poczucia, że musimy nauczyć się stawiać odpowiednie pytania. Bo czasami nie wystarczy tylko i wyłącznie coś obejrzeć, coś przeczytać. Potrzebujemy również nowych nawyków. Czytania, tworzenia, map myśli. Potrzebujemy cnót, konsekwencji, powtarzalności praktyki, cierpliwości, sumienności, mądrości. Potrzebujemy nauczyć się mistrzostwa, aby coś opanować. Żeby opanować życie, potrzebujemy mistrzostwa. Wiecie, ja uczę medytacji, jogi, mówię o siłowni, czytam o czytaniu książek. To są rzeczy, które dla mnie działają, są skuteczne dla mnie. Bycie twórcą i nagrywanie filmów na YouTube to jest taki dialog, jaki prowadzi się samemu ze sobą i mówi się zawsze na swoim własnym przykładzie. Wiecie, zawsze można zmyślać sobie jakieś przykłady. Ale ja nie lubię zmyślonych przykładów. Nieraz jak słyszę jakieś zmyślone przykłady tylko i wyłącznie dla samych przykładów, samych sobie, to zawsze wydaje się to dla mnie takie... nie do końca moje. Nie do końca rezonuje to ze mną. I co na samym końcu? Dokonujemy swojej własnej transformacji i odnajdujemy to, na czym nam tak naprawdę zależy. A na czym nam zależy? Na tym, aby być szczęśliwym tu i teraz. I wychodzi na to, że można być zawsze szczęśliwym tu i teraz, ale potrzebny był proces, potrzebna była nauka, droga, zaangażowanie i praca nad sobą. Odnaleźliśmy siebie i co robimy? Wracamy do rzeczywistości, w której cały czas żyjemy. Dzielimy się naszym doświadczeniem, wspomnieniami. Dzielimy się naszą pasją i wewnętrzną mądrością, którą odkryliśmy. Dzielimy się historią, bo to ona nosi w sobie mądrość. Wiecie, pierwotna psychologia to była taka mitologia. Bajki, przypowieści, opowiastki. Dlaczego Biblia ma taką skuteczność? Mimo wszystko ma działanie terapeutyczne, a zawiera w sobie całą masę historii, jakie stworzyliśmy. Które podobno zostały spisane kiedyś. I po drodze zmieniane, bo zmieniał się nasz język. Wiecie... Pomyślałem, że nagram tego typu wideo, bo myślę, że to jest najlepszy sposób na to, aby przedstawić to, jak rozwinąć w sobie świadomość. Życie to podróż, przygoda, na drodze której spotykają nas różne doświadczenia. I nim unikniemy wielu rzeczy, niedogodności, bólu, cierpienia, ale przynajmniej możemy sprawić, aby nam było z tym wszystkim dobrze. Napisałem sobie na środku kartki zacznij od ograniczeń. Ponieważ miałem tyle pomysłów na to wideo, że stwierdziłem, że potrzebuję się jakoś ograniczyć, dlatego spisałem je na kartkę. To mi pomogło usystematyzować swoje myśli i sklaryfikować to, co chcę wam przekazać. Jest wiele rzeczy, które chciałem wam przekazać, a za mało czasu na to, aby o wszystkim opowiedzieć. Zresztą wiele już przekazałem w swoich nagraniach, zawsze możecie do nich wrócić. Świadomość jest tutaj, w każdym z nas i rozpoznaje nas. I rozwój świadomości zakłada jakąś drogę, że dokądś dążę, to się rozwinę. I to jest paradoks, bo trzeba dokądś dążyć, żeby się rozwijać, ale trzeba też pielęgnować tą obecność, którą mamy tu i teraz. Życie jest dualistycznie niedualne, mamy chaos i porządek, dzień i noc. Dobro i zło, księżyc i słońce, cel i bycie, miłość warunkową i bezwarunkową. I cała sztuka polega na tym, aby utrzymywać balans i równowagę, co jest bardzo trudne. Co jest bardzo trudne, ale jest wykonalne.
Dzięki Wam serdeczne za to, że obejrzeliście to wideo. Jeżeli Wam się podobało, stawcie łapki w górę, stawcie swoje komentarze, stawcie swoje przemyślunki. Jeżeli chcecie wesprzeć projekt Fight Yourself, na dole są linki i informacje. Trzymajcie się ciepło. Dzięki wielkie i widzimy się w kolejnym nagraniu. Miłego. Elo. Buźka. Technologicznie jestem jeszcze trochę zacofany, więc ja będę mówił tutaj. Bo słowa te nie są moimi słowami, tylko tej tutaj oto wschodzącej według niego gwiazdy internetu, bo według mnie już błyszczącej gwiazdy internetu, która dopiero wznosi się ku górowaniu. Że jak to było? Że każdy ma swoją własną wizję rzeczywistości, a jak rzeczywistość nie odzwierciedla mu tej wizji rzeczywistości, to zmieniamy wizję rzeczywistości. Przenosimy się z takich oto ciemnych zakamarków z rurą i tam widzicie co jest, do świata festiwalowego wstążenie światełek. Dlatego podobajcie. Halo, dzień dobry, co ma pani za powiedzenie? Ej, chcesz być moim budzikajem na weselu? Będę z chęcią. Na twoim też?